Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nasz gość, pani Bernadeta Machniak, przewodnicząca Związku Zawodowego w Szpitalu. Proszę bardzo. Dzisiaj nie jestem sama, dzisiaj są ze mną koleżanki. Koleżanki nie tylko zrzeszone w związku, ale i te, które nie należą do związku, które należą do innych związków zawodowych, które mają swoich przewodniczących i którzy podpisali tak krzywdzące porozumienie w stosunku do swoich nawet członków, do swoich członków. Szanowni Państwo, 23 czerwca dyrektor podpisał porozumienie w sprawie premii z pozostałymi związkami zawodowymi. Jest to 1 000 zł na każdą osobę z pominięciem pielęgniarek i położnych. Rzeczywiście jest to kwota 470 tysięcy, tak jak to powiedział. Nie zgadzamy się z taką decyzją dyrektora, bo na wynik finansowy radni mają to w swoich dokumentach. Za rok 2015 jest to 2 200 000. Jeżeli nie stać szpitala, stać jest szpital na to, żeby i pielęgniarki, i położne dostały taką samą premię w takiej samej wysokości i były tak samo traktowane. Bo uważam jako przewodnicząca razem z zarządem, że nasze zadania do wykonania są bardzo odpowiedzialne. Nasza praca jest ciężka, jest ciężką pracą. To, że dyrektor mówił o tym, że przestrzegamy normy, tak, bo rozporządzenie było bardzo krzywdzące. U nas nikt nie został zwolniony po wypracowaniu minimalnych norm i mamy więcej pielęgniarek na oddziałach, ale są jeszcze newralgiczne punkty, na których trzeba zwiększyć obsadę pielęgniarek i położnych. I dzisiaj będąc u dyrektora i tak długo rozmawiając, to też właśnie wskazywałam te newralgiczne punkty, żeby w tych miejscach jeszcze te pielęgniarki i położne były zatrudnione. Bo dyrektor, podpisując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, podpisuje oświadczenie, że bezpieczeństwo zdrowotne każdego pacjenta w danym szpitalu jest zapewnione. A jeżeli będzie z minimalnych norm, jeżeli wynika, że na jednym z oddziałów ma pracować 3,5 pielęgniarki na 30 łóżek, to nawet nie obrażając osoby brygadzisty w obojętnie jakim zakładzie, to nie będzie w stanie ułożyć grafiku z 3,5 osób, żeby funkcjonowała i była zabezpieczona opieka 24 godziny na dobę. Nie jest to w stanie nikt tego zrobić. Dlatego te normy muszą być większe. Związek nie zgadzał się z podpisanym rozporządzeniem ministra zdrowia, jeszcze wtedy był minister Arłukowicz, i my jasno wyrażałyśmy swoje opinie i swoje niezadowolenie. Pominięte pielęgniarki i położne w tym premiowaniu. Zgodnie z regulaminem premiowania pracowników SPZO z Włókowie, w oparciu o regulamin wynagrodzenia w paragrafie pierwszym, pracownikom przyznaje się premię w wysokości proporcjonalnej do ilości i stopnia złożoności wykonywanych zadań wchodzących w zakres ich obowiązków. To jest dosłownie. Uważamy, że nasz zakres obowiązków i nasza złożoność pracy jest niedoceniona na dzień dzisiejszy. I oczekujemy, że jakieś decyzje będą zmienione w tej kwestii i że my też tę premię dostaniemy. Fundusz premowy był zmniejszony w 2002 roku do 1% i wtedy związki wszystkie zostały poinformowane o tym, że będzie zawieszony fundusz premiowy. Był to okres, kiedy była restrukturyzacja w naszym szpitalu i kiedy było zwolnionych 150 osób. Do dnia dzisiejszego, no, oczywiście teraz, gdy fundusz był odwieszony i znalazły się pieniądze na premię, nasz związek nie został poinformowany, pomimo to, że pismem z 7 kwietnia 2016 roku nasza zakładowa organizacja związkowa wystąpiła do pracodawcy o to, że w przypadku podpisywania porozumień z innymi związkami zawodowymi mamy być poproszeni na rozmowy i mamy wspólnie negocjować. Paragraf 3 punktu 2 tegoż regulaminu mówi, że premię przyznaje pracodawca na wniosek kierownika komórki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w zakładzie. Cóż takiego się stało, że związek zawodowy nie został poinformowany o tym, że będą przyznawane premie i nie wiemy, na jakich zasadach to zostało przyznane, z tego względu, że
koleżanki 23 zarząd wystąpił do dyrektora o to, żeby udostępnił porozumienie. Do dnia dzisiejszego nie mamy tego porozumienia i naprawdę nie wiemy, jakie są zapisy i o czym mówi to porozumienie. No niestety, no tydzień trzeba chyba, żeby wykonać zwykłe ksero. Nawet zmiany w regulaminie premiowania, czy w regulaminie wynagradzania zobowiązują, to są przepisy prawa pracy, zobowiązują, że wszystkie zapisy, aneksy, porozumienia, zmiany w tym zakresie powinny być umieszczane na tablicach ogłoszeń. Do dnia dzisiejszego też nie mamy tych zapisów. Czyli jako związek pielęgniarek i położnych no, czujemy się troszeczkę traktowane inaczej. Pan dyrektor mówi, że powinniśmy troszeczkę zakasać, może nie w cudzysłowie, ale tak na skróty powiem, zakasać swoje apetyty z tego względu, że mamy 400 zł, 4 razy 400 od ministra Zembali. To są naprawdę pieniądze ciężko przez nas wynegocjowane, wyprotestowane, wystrajkowane, a choćby po to, żeby młode dziewczyny, które chcą iść na pielęgniarkę czy położną, wiedziały, że ten zawód jest zawodem atrakcyjnym, że w tym zawodzie zarabia się pieniądze, żeby związać z tym swoją karierę życiową. Bo cóż, no, poziom kształcenia w tej chwili pielęgniarki położnej to jest na poziomie studiów wyższych. I co dziewczyna po studiach wyższych przyjdzie do szpitala za 2000 zł? Bo taka jest płaca minimalna dla pielęgniarki, która u nas jest zatrudniana. Oczywiście noce, święta, dodatek jubileuszowy, wysługę lat, nie jubileuszowy teraz na kilka lat, daje tą kwotę, którą tutaj dyrektor powiedział. Ja wczoraj miałam zebranie ogólne członków związków i koleżanki wiedzą o tym, że pielęgniarki w pogotowiu zarabiają więcej, ale nie taką kwotę, bo to najprawdopodobniej są moje pobory. Andzia Zdunek jest tutaj na sali i powiedziała, że mam to upublicznić. Płaca zasadnicza w pogotowiu 2240 i dodatek 30%, o którym zresztą wszyscy się rozpisywali, to jest kwota 672 zł. I o taką kwotę więcej pielęgniarki w karetce zarabiają. Dyrektor w czasie swojego konkursu, dotarłam do protokołu, powiedział coś takiego. Jakie cechy charakteru pozwalają panu domniemywać, że będzie pan dobrym dyrektorem w SPZO Zwłokowie? Odpowiedź kandydata. Musi być sprawiedliwy, wszystkich traktować jednakowo, wydawać zrozumiałe i jasne polecenia dla pracowników, rozliczanie pracowników z efektów, tym bardziej im wyższe stanowisko. Powinien umieć integrować załogę. No w tej chwili, panie dyrektorze, chce pan rozburzyć integrację naszego środowiska. Motywowanie pracowników przez zauważanie ich pracy, udzielanie pochwał, pogodny, optymistyczny. Cenię tych ludzi, którzy potrafią mieć swoje zdanie i są merytoryczne i nie są koniunkturalni. I tak chciałam, żeby takie cechy u pana były. Tego by sobie każda z pielęgniarek życzyła i będzie zadowolona. I myślę, że na podstawie tego, co pan powiedział na konkursie, to pan też zmieni zdanie ewentualnie do podpisania porozumienia. Uważamy to, że te działania, które dyrektor dokonał, są działaniami dyskryminującymi pielęgniarki i położne w procesie zarządczym szpitala. Złamany został nawet zapis kodeksu pracy. To jest artykuł 18.3a, który daje nam prawo do równego traktowania w zatrudnieniu. I myślę, że na podstawie tego i na podstawie faktu, że zakładowa organizacja związkowa jest obecnie w sporze zbiorowym, jest po referendum strajkowym na tak, różnie się może zdarzyć, bo ja nie przesądzam, co my dzisiaj zrobimy. Ja jestem tylko głosem pielęgniarek, które stoją za mną, a decyzję podejmiemy wspólnie. Chciałam prosić Radę Powiatu, żeby wpłynęła na pana dyrektora, żeby jednak ta premia do pielęgniarek i położnych została skierowana. A podwyżka Ministerstwa Zdrowia naprawdę jest drugorzędną sytuacją i drugorzędnym problemem.
Jeszcze tylko chcę podkreślić, płaca minimalna 2000 zł w naszym szpitalu, podstawowa płaca zasadnicza, największa płaca to jest płaca pielęgniarki, specjalistki z wyższym wykształceniem 2240. Jeżeli stać dyrektora na to, żeby, znaczy dyrektor został zobowiązany przez Radę Powiatu do tego, żeby finansować pomoc nocną świąteczną w Stoczku Łukowskim, to myślę, że gminy, że trzeba poszukać pieniędzy, tak? W którym miejscu mamy poszukać tych pieniędzy? Czyli te gminy, które jeszcze nie spełniły zobowiązania i nie spłaciły swoich zobowiązań w stosunku, że będą pokrywać koszty utrzymania pomocy nocnej świątecznej, która jest niekontraktowana, to zrobią jak najszybciej. Następna sprawa. Dyrektor na początku roku w czasie negocjacji wskazał, że na podwyżkę chce przeznaczyć w tym roku 800 tysięcy. Przeznaczył kwotę 473 tysiące, czyli jeszcze są pieniądze, żeby wygospodarować z tych pieniędzy i skierować te pieniądze też do nas. Średnie wynagrodzenie, teraz się może troszeczkę, średnie wynagrodzenie 3200, 2976, 4400, 327 w zakładzie pracy. Być może, że to jest gra liczbami tylko, tak? Tak jak tutaj jeden z radnych powiedział, że nas interesuje to, co my dostajemy do kieszonki, a nie w brutto, bo od brutta 50% to idzie na podatek, na ZUS, to jest 39%, czyli to są duże, duże pieniądze. Jedna pielęgniarka na 8 łóżek. Nie zgadzam się z tym, z tego względu, że jest mniej. Bo jedna pielęgniarka, 0,14 pielęgniarki wypada na jedno łóżko. Bo najprawdopodobniej nie zostały odliczone pielęgniarki, które pracują w POZ-cie. W szpitalu przy łóżku pacjenta pracuje tylko 356 pielęgniarek i 100 pielęgniarek jest w POZ-ach, w podstawowej opiece zdrowotnej i w ambulatorium specjalistycznym. Czyli de facto na oddziałach tych pielęgniarek tyle nie ma. Ja bym chciała, żeby tak było, żeby 8 podzielić na, żeby jedną pielęgniarkę podzielić na 8 łóżek, to na każdym oddziale na dzień dzisiejszy trzeba zatrudnić co najmniej 4 pielęgniarki. Tak tutaj wyszło z moich wyliczeń. Jeżeli chodzi jeszcze o etacie związkowym, to koleżanki moje wiedzą, to jest w ramach jednego etatu, tylko jestem zwolniona z pracy. A chciałam jeszcze się zapytać pana starosty, bo albo coś przespałam w swojej tutaj wiedzy, bo pan powiedział, że obie spółki mają się dobrze, PKS i SPZOS. Czy szpital to już jest przekształcony w spółkę, a my nie wiemy nic na ten temat? Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę pan starosta Janusz Kozioł. W tej ostatniej kwestii po prostu się przejęzyczyłem, bo zazwyczaj mówiłem osoby prawne, czy powiatowa osoba prawna. Nasz szpital funkcjonuje w ramach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. I to jak pamiętamy z ostatnich lat, to Platforma Obywatelska realizowała program prywatyzacji szpitali, a Przymierze dla Ziemi Łukowskiej i PiS jesteśmy zdania od wielu lat, że forma szpitala naszego powinna być taka, jaka jest. Sprawy pracownicze są niezmiernie ważne. Tego nie negujemy. Tylko proszę pań radni Rady Powiatu, w moim mniemaniu, to są przede wszystkim od tego, żeby dyskutować, rozmawiać o strategii. Naszym zamiarem, wydaje mi się, że mówię w imieniu wszystkich kolegów i koleżanek, jest utrzymanie tego szpitala. Utrzymania na takim poziomie, żeby on mógł zawierać kontrakty, jeśli będą one nadal z NFZ-em. I w związku z tym nie ulega wątpliwości, że ten szpital należy zmodernizować, bo taki jest wymóg. Tu nie ma wyjścia, nie ma dyskusji nawet i o tym nie rozmawiamy. Trzeba. Żeby to zrobić, dobrze byłoby rozbudować ten szpital. I ten pomysł, ja już kiedyś powtarzałem, ten pomysł dyrektora, że dobudujmy skrzydło, przeniesiemy część funkcji, prawda, i wtedy będzie nam łatwiej zmodernizować pozostałe oddziały, jest logiczny, jest mądry, powiedziałbym. Niemniej dyskutować o tym, i myślę, że większość z Państwa, mówię o radnych, niekoniecznie dysponuje tą wiedzą,
czy ta liczba łóżek, która jest na dzień dzisiejszy, jeśli zostanie w wyniku rozbudowy utrzymana, czy to jest dobre rozwiązanie, złe rozwiązanie, wydawałoby się, że jest to sensowne. Natomiast jakiś niepokój może budzić tu kwestia czy wielkości, a z tym związane również kwestie finansowania. I stąd ten apel do zarządu, żeby te decyzje, bo to będą ostateczne decyzje, żeby te decyzje zapadły. Myślę, że już jednej sesji nadzwyczajnej na ten temat wystarczy, że po prostu te decyzje muszą być podjęte. Muszą być podjęte, myślę, że przez nas zostaną zaakceptowane, bo tu nie może być przeciągania w czasie. Inna rzecz, że zbytni pośpiech, narzucanie dyrektorowi jakichś terminów, że to ma być 15 czerwca, jeśli chodzi o ten program funkcjonowania użytkowy, czy 15 lipca, niekoniecznie jest taki rozsądny. Lepiej to zrobić miesiąc później, tym bardziej, że przed nami jest inwestycja, która będzie trwała na pewno nie pół roku, ale myślę, że znacznie, znacznie dłużej. I ten miesiąc wcześniej czy miesiąc później zasadniczo nic nie zmienia, a raczej nie należy popełnić tu strategicznych błędów. Jeszcze raz apelowałbym o poparcie dla tej inicjatywy, bo tak, natomiast można, nie wiem, jakimś zarząd może w swoim gronie dyskutować, czy ta skala, jeśli ta, no to kwestia znalezienia środków finansowych i zabezpieczeń. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze zobowiązałem się, że udzielę głosu panu dyrektorowi. Czy pan dyrektor chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję wszystkim, co tutaj zabierają ten głos w dyskusji. Dyskusja jest gorąca. W międzyczasie jeszcze pani przewodnicząca w kontekście punktów dyrektora szpitala, ale ja się nie gniewam, to od razu wszystko za jednym razem będzie zrobione. Tak będę odpowiadał po kolei. Jeśli jakieś pytanie opuszczę, to proszę mi zwrócić uwagę. Czy lądowisko na dachu zwiększyło powierzchnię użytkową istniejącego budynku? Nie. Czy łóżka nie zmieściłyby się na 3,5 tysiąca metrów kwadratowych? Nie. Dlatego, że jest piątą kondygnacją, jest piwnica, w której to piwnicy właśnie będzie MRI, pracownia krwi, jak również urządzenia technicznie, myjnia łóżek dla całego szpitala. Doszło to jedno piętro, które musi zabezpieczyć pod kątem innych rzeczy, tych łóżkowych, szpital, czterołóżkowy blok operacyjny, OIO, który ma ogromne wymogi lokalowe, który tam będzie, jak również w kontekście kompleksowości ta pracownia hemodynamiki, o której mówimy. I żeby utrzymać oddział udarowy, samych łóżek udarowych będzie 8, ale poudarowych, liczone jako udarowe obserwacyjne, będzie drugie 8. 16 łóżek, rozporządzenie ministra, które musimy. I tutaj apetyt na duży szpital, to później odpowiem. I to, żeśmy dyskutowaliśmy i z ekspertami o jakie są choroby u nas w powiecie, jakie jest bezpieczeństwo zdrowotne, żeby zabezpieczyć, to jest optymalne. I tutaj to, co ja państwu przedstawiam, to jest minimalne w kontekście tego, co pacjenci naszego powiatu powinni mieć i niekoniecznie musząc jechać do innych szpitali się leczyć. Dziękuję za wsparcie w kontekście tych źródeł energii pana radnego Soczkę, bo jednym z programów jest program OZE, odnawialne źródła energii, który w znaczący sposób, który jest teraz tym priorytetem w kontekście tej trigeneracji, bo to wiąże się z wieloma rzeczami, może nam bardzo dobrze pomóc w ocenach wniosków, a dofinansowanie tego programu jest 85% w kontekście odnawialnych źródeł energii. Tutaj chciałbym też, moja żona też tego nie rozumie, że mówię, że tyle jest pielęgniarką, tyle zarabia, a ona mówi, co mnie to interesuje, na rękę dostaje tyle. Ale z punktu widzenia kierownika zakładu
i tych obostrzeń, które biorą, od tego się płaci składkę zdrowotną, emerytalną, ubezpieczeniową, wypadkową, sto kilkadziesiąt potrąceń, które przestrzegając prawo musimy to robić. Nie tak jak w wielu firmach, są pewne środki, które niekoniecznie wszystkie idą nad stołem. Nie chcę tego tematu rozwijać, on mnie nie dotyczy. Różnicowanie, pan pielęgniarek, nie ma różnicowania. Ja nie różnicuję, mówię to do pana radnego Kocielnika. Jest stanowisko pani pielęgniarek w kontekście stanowisk, żeby mniej więcej na tych samych stanowiskach pani pielęgniarki zabierały równo. Tak jak dzisiaj z panią zastępczynią w stacji ratownictwa medycznego pokazywaliśmy jej, bo może by chciała trochę więcej, ale żeby miał sprawiedliwie to równo, to mniej więcej panie oddziałowe zarabiają tyle samo. Jakieś niewielkie różnice, może z wykształcenia, z czegoś wynikające, one są nieistotne, ale tak po prostu jest. I tutaj pilnujemy tego, żeby to porozumienie, które wcześniej zostało podpisane, było realizowane. Ale ja z tego, powiem pani pielęgniarkom, nie jestem zadowolony, że w oddziale spokojnym, mało zabiegowym, czy generalnie, no już krótko, z mniejszej ilością łóżek pani oddziałowa ma tyle samo, co oddziałowa na 50-kilkołóżkowym oddziale, tak? I mająca pod sobą 2,5 albo 3 razy tyle pracowników. Ale szanuję tą wolę, którą żeście sobie panie zastrzegły. Ja rozumiem, że jeszcze tak po kolei odpowiadam, jeśli coś odpowiadam nie tak, albo ktoś czuje się urażony, to proszę mi powiedzieć, bo cały czas temu samemu panu radnemu dziękuję. To PMS to jest standard we wszystkich biurowcach, budynkach, gdzie szyby w wieżowcach, żeby daleko nie jechać w Warszawie, są od góry do dołu pozamykane, tam jest ten system. Ja osobiście, żeby to sprawdzić, jak to funkcjonuje, to byłem w zaprzyjaźnionej Bochni powiatu łukowskiego. Byłem w szpitalu Rydygiera w Warszawie. Jak ktoś chce blisko, to może jechać do PSK 4 do Lublina, bo podejmowanie decyzji, tylko oczywiście tam wszędzie ten system zaczęli robić po wybudowaniu tego wszystkiego, bo zapomnieli o nim, a zobaczyli, że on jest sam. I to prawda, on sam żarówki nie wymieni, ale sam jak będzie widział, że panią, że pacjenci mają na sali 28-30 stopni, to obniży sam tą temperaturę do 20 kilku stopni. To jest ten jeden z przykładów tego systemu. Teraz przechodzę do pana radnego Tymoszuka. Szpital na miarę. To wszystko zależy, panie radny. Jaką miarą chcemy społeczeństwu, jaką miarę społeczeństwu chcemy zafundować? Społeczeństwu, mieszkańcom. Każdy z nas tam się może trafić. I czy ta miara ma być protezą, czy też ma być czymś, co za następne 20-30 lat zapewni bezpieczeństwo zdrowotne. Generalnie, kiedy ja nie przepadam za tamtym systemem i ludźmi z tamtej epoki, ale ci, co tutaj podjęli decyzję o budowie takiego szpitala w Łukowie, to powinni mieć parki, ronda i ulice nimi nazwane, bo mieli wtedy wizję. Pewno nie jestem stąd, Łukow był malutkim miasteczkiem. Jak powstawały taki szpital, taki wielki, a może miał około 20 tysięcy, nie wiem, to pewno się też wszyscy dziwili. To, co będziemy wspólnie robić, wszyscy będą się dziwić. Ale jeśli się nie ma marzeń,
nie chce się coś dla innych osób zrobić, to, to lepiej nie podejmować się zadań dyrektorowania czegoś zrobienia, bo to szkoda czasu. Ja dyrektorem byłem 13 lat na stanowisku zastępcy i naprawdę w kontekście takim funkcjonalnym, bieżącym, żeby tylko funkcjonowała, tak jest, to wszystkie panie pielęgniarki, które są tutaj, nadają się na moje stanowisko. Ale w kontekście pójścia do przodu, to już wymaga trochę odwagi i te głosy tutaj, jak to będzie finansowo, czy szpital nie polegnie, czy szpital się nie wyłoży, czy kiedyś, jak pani Berta mówiła, czy nie będzie to kosztem pań pielęgniarek i tak dalej. Zupełnie jest inna inżynieria finansowa. I po zaprojektowaniu tego szpitala w kontekście, jak ja to mówię, kresek, cały mój czas teraz poświęcam na dopracowanie inżynierii finansowej, którą przedstawią również odpowiedni eksperci, a Wysoka Rada jak gdyby oceni to, czy to, co mówią, jest realne do zrealizowania, czy też nie jest realne. To musi być publicznie podjęta decyzja, bo ja jestem spokojny i uważam, że się uda. A wspólnie, jak gdyby ten okres, to jest szansa, że się Rada, to podjęcie tej decyzji jednogłośnie wpisze się w taki dobry element historii powiatu, kiedy nas już tutaj nie będzie. Przepraszam, następnych pytań. A jestem. Jeśli komuś odpowiedziałem z panów radnych i pań, to proszę mówić. Natomiast porozumienie do pani przewodniczącej Bernadety Mach, jak mówię, i do pani pielęgniarek. Porozumienie ze związkami zawodowymi dużymi, OPZZ, który akurat w tym dniu reprezentowała pani pielęgniarka, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, to już mniejsze, i Solidarność, to są dwa duże związki. I porozumienie nie jest w formie premii, jest w formie jednorazowego dodatku w ramach. Ja nie wiem, bo wyjeżdżając ze szpitala kazałem to porozumienie na stronach internetowych umieścić, ale jak znam życie, to z dwa razy będę musiał powiedzieć, że... Bo to nie jest żadna tajemnica, ma dwie strony, był negocjator, było to ono analizowane przez prawników naszych i prawników central związkowych, które w tym sporze zbiorowym chyba już od roku są. Także tutaj to był, natomiast teraz panie pielęgniarki, jeśli czują się pokrzywdzone, to i skrzywdzone, to mój gabinet jest otwarty, możemy rozmawiać. Z tym, że akurat mam, nie mam pretensji, ale generalnie, gdy jest jakiś problem ze związkiem pani pielęgniarek i położnych, to tak na końcu dopiero ze mną rozmawiają, zanim nie wyślą wiele pism, innych obejdą wszystkich. Mój pokój jest omijany. Natomiast pojedyncze panie pielęgniarki przychodzą. Natomiast ja, odpowiadając za szpital, muszę to wszystko, co pani przeczytała, nie wiem, bo ja protokołu z posiedzenia komisji konkursowej nie dostałem. Tak samo jak nie mogłem dostać materiałów na konkurs, bo wszyscy musieli dostać. A skąd pani ma, to ja pani gratuluję, pani Berto. I jeszcze jedno, tak mówiąc, że panie pielęgniarki ciężko wypracowują swoje pieniądze i tak dalej. To też jest tak nieładnie. To co, inni śpią w tym szpitalu? No można powiedzieć, że jak mam dyżur, nic się nie dzieje, żeby być gotowy, to jak najbardziej kładę głowę na poduszkę i śpię. Natomiast jak się coś dzieje, to wszyscy pracujemy. Ale to, że tylko panie ciężko pracują,
To nie jest tak dobrze. Minister też, nie chcę się odnosić do profesora Zambali, bo go akurat znam, to jest z tej grupy profesora religii, też nie potraktował wszystkich równo. Nie wiem, czym się kierował, że to zrobił. Nie chcę go oceniać, ale chwała mam za to. Ale jaka była sytuacja do tej pory? Ta reszta ludzi, która dostała te w sumie niewielkie pieniądze, ale dla nich, którzy właśnie zarabiają po 1000 kilkaset złotych miesięcznie, to już teraz powiem na rękę, taki zastrzyk gotówki przed wakacjami jest bardzo istotny i się cieszą. Natomiast to ta druga część załogi i przez ten cały okres, jak z wami pracuję, drugie moje koleżanki, panie pielęgniarki, ona na was często, gęsto bardzo źle patrzyła i mówiła o was, że tylko o sobie myślicie. Ale to tak na marginesie. I tyle. Nie? Także ta atmosfera była niedobra. A teraz druga grupa dostała i widzę, że atmosfera będzie jeszcze gorsza. Ale proszę, jeśli panie czują się urażone, ja jestem gotowy do rozmów. Jeśli kogoś w tym swoim przemówieniu pominąłem albo kogoś dotknęła moja wypowiedź, to z góry przepraszam. Dziękuję. Rozmawiamy o dwóch ważnych tematach. Tak jak już pan radny Andrzej Soćko powiedział, są sprawy pracownicze tutaj, które przesłaniają nam ważne sprawy inwestycyjne, rozbudowy, przystosowania szpitala. I pan dyrektor, rozumiem, zadeklarował chęć spotkania się z pracownikami, z paniami, żeby rozmawiać o tych kwestiach pracowniczych i myślę, że dla nas taka deklaracja na dzisiaj powinna wystarczyć. Natomiast chciałbym wrócić, panie starosto, do tych kwestii inwestycyjnych i zapytać pana starostę, zapytać zarząd, jak ustalił harmonogram kontaktów z dyrektorem w kwestii realizacji programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie rozbudowy i przystosowania szpitala. Kiedy ma zamiar akceptować czy przejrzeć aktualny zakres prac, bo te kwestie są bardzo istotne, tak jak było i powiedziane tutaj, że jeżeli spotkamy się na finale, czyli ten program PFU będzie gotowy, no będzie za późno na dyskusję, na ocenę, na jego pomiary. W związku z tym pytanie, jaki jest ta plan, jaka jest ta ścieżka drogowa w kwestii współpracy z dyrektorem w zakresie oceny programu funkcjonalno-użytkowego. Jednocześnie mam propozycję, bo tutaj mówi się o zamiarze spotkania w zakresie finansowania czy projektu finansowania tych inwestycji. Ja chętnie się wpiszę na takie spotkanie i proszę o zaproszenie mnie, być może innych radnych, abyśmy również tego mogli wysłuchać. Do pana dyrektora mam pytanie, natomiast bo w materiale, który dzisiaj otrzymałem, mówi się o koncepcji wstępnej planu dostosowania obiektów w SPZO Złukowie, jest takie sformułowanie. Zakładane nakłady finansowe są bliskie realnych kwot niezbędnych do poniesienia na zamierzone inwestycji. Proszę mi przybliżyć tą informację, przybliżyć mi te zakładane kwoty, bo skoro tu się mówi, że jakieś kwoty się zakłada, to bardzo proszę o przedstawienie informacji, jak te kwoty wyglądają. Dziękuję. Panie radny, na to pytanie nie odpowiem z tego względu, że inżynieria finansowa jest w trakcie rozmów i jest to tajemnicą, jak będzie gotowa, to przedstawię konkretne liczby. W tym etapie rozmawiam z różnymi instytucjami, finansami, bankami, ekspertami i byłoby to jak gdyby wyłożenie kart na stół, ale na pewno nie będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji, jeśli państwo nie zaakceptują sposobu finansowania tej inwestycji.
i który to sposób będzie zaakceptowany, to ja będę musiał na to się zgodzić, gdyż finanse i wykonanie tej inwestycji, jak gdyby nadzór jest powiatu, ale te pieniądze, o czym mówimy, są po stronie jednostki. Powiat bardzo dobrze, że jest przychylny tym działaniom, ale musi wybrać najlepszy sposób finansowania, który ja jako dyrektor przedstawię. I to, co pan starosta mówił, to się właśnie będzie już po tym wstępnym PF-u, przechodzę do tej inżynierii finansowej i to się będzie działo. Ja nie jestem gospodarzem starosty, tylko pan starosta. Pan starosta na zarząd, jeśli ma ochotę, no to też byłem radnym, zawsze może sobie zaprosić. Z tym, że no to jest ten pierwszy etap, który przede wszystkim zarządowi muszę to przedstawić, muszą porozmawiać, żeby również szanownej rady w Błotnie wprowadzać tylko już konkretne rzeczy, żeby były tutaj skierowane do państwa, bo będziemy dyskutować o każdym szczególe zapisie od początku do końca i wtedy na dyskusjach nam to przejdzie, a trzeba podjąć konkretne decyzje. Panie dyrektorze, ja jestem cierpliwy, ale tutaj jest napisane zakładane nakłady finansowe. Ja o to pytam, nie o inżynierię finansową, tylko jakie są zakładane nakłady finansowe. Jak jest napisane, to myślę, wiemy, jakie są zakładane nakłady finansowe i o to pytam i proszę o udzielenie informacji. To nie jest żadna tajemnica. Mamy jawność informacji publicznych, w tym finansowych. I bardzo proszę, panie starosto, poproszenie pani dyrektora, by nam odpowiedział na pytanie. Przepraszam, panie radny, od udzielania głosu to jest nie pan starosta, tylko przewodniczący rady. Przepraszam, panie przewodniczący, ale pan starosta jest przełożonym bezpośrednio panią dyrektora. Sesji przewodniczący rady, a nie pan starosta. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, my z panem dyrektorem jesteśmy już umówieni na dwa kolejne najbliższe posiedzenia zarządu. Będziemy mówili zarówno o tej wariantowości dotyczącej finansowania przedłożonych przedsięwzięć, jak i w szczególności zajmiemy się właśnie tym programem funkcjonalno-użytkowym, bo bez akceptacji zatwierdzenia zarządu powiatu wierzę, że do przodu nie powinniśmy iść. Przed dzisiejszą sesją my już z panem dyrektorem rozmawialiśmy i przedwczoraj, i wczoraj, także i dzisiaj. Wiemy o zwiększeniu tej powierzchni, natomiast będziemy faktycznie szczegółowo analizowali, czym ona jest spowodowana i czy faktycznie to zwiększenie kubatury ogólnej jest wręcz niezbędne, czy może jednak, kiedy jeszcze ten program funkcjonalny jest ostatecznie niedopracowany, można z części tej powierzchni zejść, bo każdy metr sześcienny kubatury przekłada się przecież faktycznie na określone pieniądze. Tutaj ten tydzień czy dwa tygodnie w lipcu w tą czy w inną stronę, to wydaje mi się też, tak jak powiedział pan radny Soczko, żaden problem. Natomiast jedno, wydaje mi się, że nie powinniśmy już rozmawiać o tym, czy sama rozbudowa jest potrzebna, czy nie, bo chociażby uchwała, którą jednogłośnie podjęliśmy, mówi o tym, że rozbudowa jest potrzebna i że cała Wysoka Rada ją akceptuje, bo standardy, jakie od kilkunastu lat obowiązują, wymagają przy utrzymaniu dotychczasowej liczby łóżek większych powierzchni. Inaczej się nie da tych 300 łóżek bez psychiatrii w tej dotychczasowej infrastrukturze ulokować. Wiemy, że musi być większa powierzchnia komunikacyjna, sanitarna, na inne sprawy potrzebna jest dodatkowa powierzchnia. No i bez rozbudowy tego stanu naszego szpitala, jak sami stwierdzaliśmy, niezbędnego i na potrzeby zdrowotne powiatu potrzebnego, nie utrzymamy. Kwestia, czy aż o tyle metrów, czy może jednak nie wrócić do wcześniejszych zamiarów przedkładanych przez pana dyrektora.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o rozbudowie szpitala, tylko że znacznie zwiększyła się kubatura i koszty tego. I tylko o to nam chodzi, czy faktycznie tyle jest, taka jest potrzeba rozbudowania tego szpitala, żeby dostosować. Bo jeżeli pan starosta mówi, że mam pieniądze, wystarczy na wszystko, to my spokojnie siedzimy, no. Czekamy na rozwój sytuacji. No. No, nie możemy spokojnie siedzieć, czekać, bo już jesteśmy bardzo mocno spóźnieni. Dlatego ja mam wniosek formalny tutaj, aby praktycznie każdy etap, który będzie konsultowany, uzgadniany z zarządem, był przekazywany na najbliższych spotkaniach wszystkim radnym, żebyśmy znowu za pół roku nie dowiedzieli się czegoś, że oto przy braku działań rady nie są spełnione pewne wymogi, które są niezbędne do funkcjonowania, do prawidłowego kontraktowania. I jednocześnie wnioskuję, żeby taka informacja też do nas dotarła, jak dzisiejszy wniosek pani pielęgniarek został w gabinetach pana dyrektora uzgodniony i jak został temat rozwiązany. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy możemy się zbliżyć do zakończenia tej dyskusji? Myślę, że jest konieczność informowania na bieżąco Rady o postępach prac, bo te koszty, które tutaj padały z ust pana radnego Andrzeja Soćko, no one budzą poważne obawy, natomiast plan jest ambitny i my musimy wiedzieć, bo jeżeli podejmiemy zobowiązanie, to ono będzie dotyczyło nie tylko tej Rady, ale na pewno jeszcze kolejnej i być może kolejnej kadencji. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła informację o funkcjonowaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Łukowie w 2015 roku i pierwszym kwartale roku 2016. Przechodzimy do rozpatrywania. Ja mówię coraz głośniej ze strony państwa, jakieś takie głośniejsze głosy. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Łukowie za rok 2015. Czy do przedstawionego projektu uchwały są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Otwieram dyskusję. W tym punkcie, czyli w punkcie dotyczącym sprawozdania finansowego, wydawało się, że wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie i bardzo dobrze, ale tak wcale nie jest. Tak wcale nie jest. Pan starosta w swoim wystąpieniu też pełne heki, no ale proszę państwa, rok zamknęliśmy stratą w samodzielnym publicznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej 139 266 zł i 34 grosze. I taka jest prawda, bo oto kwota 2 399 806 zł i 2 grosze to jest kwota nadwykonań z lat poprzednich. To nie jest kwota, która była wypracowana w roku 2015. To jest kwota, którą personel samodzielnego publicznego wypracował w latach wcześniejszych, a dopiero w 2015 roku ta kwota wpłynęła do budżetu jednostki. Czyli tutaj widzimy, że ta praca nad kosztami musi być cały czas monitorowana, cały czas musi być na to zwracana bardzo baczna uwaga, tym bardziej mając w pamięci to, co dzisiaj było bardzo mocno i bardzo głęboko omówione, czyli tak dużą inwestycję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja się pozwolę nie zgodzić z tą wypowiedzią, bo liczy się ostateczny wynik całej działalności SPZOZ w Łukowie. Ten wynik jest dodatni, tak jak tu było już parę razy powiedziane, ponad 2 miliony zysku netto. Życzę, aby poprzednie lata również takim zyskiem się, że tak powiem, zakończyły. Czy to są nadwykonania, czy pozyskane środki właśnie z nadwykonań, to bardzo dobrze świadczy o dyrekcji, że umiała zadbać i te środki wpłynęły na konto. Natomiast nawet to, co było powiedziane z tej podstawowej działalności, minusowy jakiś wynik,
nie świadczy, że jest źle. Szpital dobrze funkcjonuje i na tle innych szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce ma się bardzo dobrze. Ja też chciałbym poprzeć tę wypowiedź pana radnego Władysława Karasia, bo to jest takie trochę szukanie dziury w całym. Otóż, żeby te nadwykonania mogły powstać, to szpital w swoim czasie wcześniej musiał ponieść znaczące koszty. Zapłacić pielęgniarkom, zapłacić lekarzom, zapłacić innym pracownikom, bo inaczej by tych nadwykonań nie było. A więc, jeżeli tak, to w czym rzecz? W dodatku, wiedząc o tym, to ja już tak w imieniu dyrektora trochę odpowiem, że za część tych nadwykonań będą przekazane kwoty w starym roku, w roku 2015. Wspólnie z dyrektorem wypracowaliśmy takie stanowisko, żeby całość funduszu socjalnego wcześniejszego przekazać pracownikom, mimo że były uzgodnienia o przekazaniu ratalnym. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za 2015 rok? Zechce podnieść rękę. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za projektem uchwały głosowało 18, przeciw 0. Wstrzymał się od głosu jeden radny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Co do tego, czy było przedwczesne przekazanie szkoły w Adamowie, wydaje mi się, że nie, bo największym problemem jest tam nabór. A przecież sama reforma, przed którą stoimy, tego naboru nie poprawi. Będzie powiat miał tylko o jeden rocznik więcej. Na pewno poprawi to kondycję finansową w oświacie, bo przecież niektóre koszty są stałe, ale jednak subwencja będzie znacząco większa, bo o jeden rocznik, o czymś nam przybędzie, czyli te 1200-300 dzieci będzie więcej, młodzieży, przepraszam, a więc tym samym i subwencja. Tu głównym powodem przekazania był problem z naborem. Wierzymy, że jeżeli będzie jeden organ prowadzący, jeden gospodarz, jeden dyrektor dla szkół gminnych i powiatowych, to ten nabór się poprawi. Szkoda tylko, że podobnego rozwiązania nie możemy w Stoczku zastosować, bo też jestem zdania, że sytuacja by się zmieniła. Tyle z mojej strony. Chciałem Państwu powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że na poprzedniej sesji, kiedy w newralgicznej mówiłem o 5 rajdach wykonanych w tym roku, między innymi dla rządu Mierzy Wyklętych, między innymi o rajdzie na 1050-lecie państwa polskiego, pewna grupa panów radnych niestety opuściła salę. Jest mi bardzo przykro. Kilka dni temu ukazała się publikacja Almanach Poetycki Klinika Poczętego Szczęścia, gdzie wśród 81 poetów z Polski, Australii i Hiszpanii, ja, skromny poeta ziemi łukowskiej, człowiek z Łukowa, zamieściłem dwa swoje epitafia dla dwóch wielkich kobiet ziemi tej, pani Kazimiery Zabłockiej i pani Katarzyny Dziurzik-Zadamowa. To poszło w świat. Przy moim nazwisku jako twórcy miasto Łuków i bohaterki ziemi łukowskiej. Uważam, że to jest wielka promocja. Wczoraj dosłownie wysłałem do wydawnictwa 6 wierszy, najznamienitszych według mnie 6 utworów, które we wrześniu się ukażą. Będą to wiersze między innymi o żołnierzach wyklętych, epitafium pamięci Henryka Zabłockiego Patrioty, epitafium pamięci Władysława Tadeusza Sopulskiego, poety, rzeźbiarza, patrioty,
epitafium pamięci pani siostry porucznik pilot Janiny Lewandowskiej. Drodzy Państwo, też uważam, jeżeli to się, ukaże we wrześniu, ja tą książkę osobiście wręczę tylko panu przewodniczącemu, dlatego że akurat jest to człowiek według mnie patriota tej ziemi. I proszę Państwa, i rzecz trzecia. Ponieważ wyszedł temat Antoniego Dołęgi, mieszkańca, człowieka urodzonego na ulicy Farfak, na mojej ulicy, gdzie mieszkam od roku 67. W dniu 12 czerwca i 19 czerwca wykonałem pierwszy sandomierski rajd rowerowy od chorążego Antoniego Dołęgi z Nicza, z Farfaka, przez uroczysko Baran w Konkolewnicy do bohatera z ryg majora Orlika Mariana Bernaciaka. Wykonałem ten rajd 160 km. W Konkolewnicy, na uroczysku Baran, powiedziałem, że rajd ten będzie kontynuowany przez lat co najmniej 10 do 10 edycji. Ponieważ mam lat w tej chwili 70, więc myślę, że do 80 jeszcze z rowerem nie spadnę. I to chciałem tylko Państwu powiedzieć. Dodam jeszcze, ja wszystkie te rzeczy przekazuję, przesyłam wykonane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję Panie Januszu. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, że zostałem zaproszony na to dzisiejsze spotkanie, że mogę kilka słów skierować na temat Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży już za 3 tygodnie, od dnia dzisiejszego równo 3 tygodnie, dzielą nas od tych wydarzeń, kiedy przyjadą do naszego rejonu łukowskiego, naszego miasta, naszego powiatu grupy zagraniczne. Na chwilę obecną, tak to już zostanie, myślę, mamy zgłoszonych 5 grup zagranicznych. Z 4 państw mamy 2 grupy z Białorusi, mamy grupę z Francji, z Portugalii i z Meksyku. Więc z 4 państw zagranicznych będą u nas gościć młodzi w naszym rejonie. I moi drodzy, to ja chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj na ręce pana przewodniczącego, złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Państwu za pomoc w organizacji tych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży w naszym rejonie. Bo od 2 lat spotykaliśmy się wraz z różnymi przedstawicielami samorządów, również z przedstawicielami samorządu powiatu łukowskiego i stworzyliśmy program pobytu pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży w naszym rejonie. Ten program został stworzony w taki sposób, żeby był na miarę możliwości atrakcyjny również dla naszej młodzieży, dla naszych rodzin, dla Polaków, bo to przecież my jesteśmy gospodarzami Światowych Dni Młodzieży i chcemy, abyśmy my przede wszystkim jako Polacy te Światowe Dni Młodzieży jak najlepiej przeżyli i dobrze wykorzystali ten czas, który jest nam dany. A jednocześnie jest ten program tak przygotowany, żeby był atrakcyjny dla naszych gości. Chcemy pokazać im jak najpiękniejsze walory naszego rejonu łukowskiego, naszego miasta i w ogóle ziemi łukowskiej. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że jest ogromne zainteresowanie krajów zagranicznych, w ogóle naszym miastem, naszym powiatem, naszym rejonem łukowskim. Jako przykład podam Państwu fakt, że na jednym ze spotkań, które mieliśmy wraz z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, powiem, że mamy ponad 150, którzy pracują przy Rejonowym Centrum Światowych Dni Młodzieży. Na jednym ze szkoleń tych wolontariuszy była obecna publiczna telewizja francuska, która przyjechała tutaj do nas do Łukowa, nagrywała materiał z naszych spotkań warsztatowych z sekcji wolontariuszy. Pani redaktor, która przyjechała z Francji i nagrywała materiał,
opowiadała też całą historię, w jaki sposób trafiła do Łukowa i tutaj do nas i spotkała się i nagrywała ten materiał. Otóż powiedziała, że zgłosiła się do Krakowa, do Centrum Krajowego Światowych Dni Młodzieży z zapytaniem, gdzie mogłaby nakręcić jakiś atrakcyjny materiał, w jaki sposób Polska przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży. I tam w Krakowie usłyszała dwie miejscowości. Pierwsza to był Wrocław i druga to był Łuków. Kiedy zadzwoniła do mnie z zapytaniem, co my tutaj robimy, w jaki sposób się przygotowujemy, to później powiedziała, że do Wrocławia już nie dzwoniła. Że przyjeżdżamy do was, chcemy nakręcić waszą młodzież, Łuków, jako miejscowość, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Ten materiał, który oni nagrali, będzie puszczony w telewizji francuskiej publicznej w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży i na dzień przed. Więc coraz więcej o nas słychać i w Polsce, i za granicą. Jesteśmy w już takim bardzo bezpośrednim kontakcie z grupami zagranicznymi. Dzisiaj, jak mówią młodzi, narzędziem do komunikacji używamy Facebooka najczęściej. Proszę sobie wyobrazić, że mamy kilkaset osób z zagranicy, które na bieżąco obserwują to, co dzieje się w Łukowie i na ziemi łukowskiej. Komentują, cieszą się, że do nas przyjadą, nie mogą się już doczekać, patrząc, co tutaj się dzieje. Więc naprawdę wiele w ostatnim czasie świat usłyszał o Łukowie i ziemi łukowskiej, rejonie łukowskim, który przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. To a propos nas w stosunku do państw zagranicznych i do młodzieży, która do nas przyjedzie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ten program, który stworzyliśmy współpracując z różnymi instytucjami samorządowymi, chcemy, aby był jak najbardziej atrakcyjny dla naszych mieszkańców, dla polskiej młodzieży, dla polskich rodzin. I w tym miejscu też chciałem przy tej okazji bardzo serdecznie Państwa zaprosić do udziału w tychże wydarzeniach. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, czy mogę jeszcze mówić, bo to długi, może ja tylko bym kilka słów może powiedział na temat tego programu, jeśli mogę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Więc młodzież przyjeżdża do nas 20 lipca, to jest środa. Będziemy ich tutaj witać chlebem i solą i wieczorem zaprosimy ich na wspólny taki wieczór modlitewno-uwielbieniowy. Będzie koncert zespołu Heaven Up, muzyki chrześcijańskiej przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. W czwartek 21 lipca po spotkaniach w katechezach, parafiach, do których ich zaprosimy, będzie inauguracja Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach. Z naszego rejonu, z Łukowa, będzie specjalny pociąg, w którym będzie mógł pojechać każdy, nie tylko nasza młodzież z zagranicy, nie tylko wolontariusze, ale tutaj w najbliższą niedzielę, 3 lipca, będą robione zapisy we wszystkich parafiach, również podejrzewam, że i w Państwa parafiach, bo podejrzewam, że wszyscy należycie do rejonu łukowskiego. Światowych Dni Młodzieży, więc będą robione zapisy na wyjazd na inaugurację Światowych Dni Młodzieży do Siedlec tym pociągiem. Tam będą przepiękne wydarzenia ogólnodiecezjalne, kilkunastotysięczne zgromadzenie młodzieży, dorosłych na inauguracji Światowych Dni Młodzieży. To czwartek. W piątek jako Dzień Miłosierdzia, bo tak też ten dzień zaplanowaliśmy. Zaprosimy naszych gości, naszą młodzież i Państwa również zapraszam na teren obiektu Zimna Woda. Tam będzie również to spotkanie połączone z imprezą rokrocznie organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi. Czyli spotkanie wielonarodowe, wielojęzyczne, połączone z osobami niepełnosprawnymi. Najpierw będzie o miłosierdziu w teorii, będą katechezy, spotkania w grupach językowych, a później będzie miłosierdzie w praktyce, będą wspólne warsztaty, takie piknikowe spotkanie tam na obiekcie Zimna Woda. Następnie wieczorem o godzinie 19:00 rozpocznie się wielka manifestacja wiary ulicami Łukowa.
Liczymy, że tutaj wezmą udział delegacje ze wszystkich parafii rejonu łukowskiego. To jest 24 parafii, 3 dekanatów ze swoimi chorągwiami, feretronami, które są używane podczas procesji eucharystycznych. Więc samo już ta podniosłość tego wydarzenia będzie miało bardzo okazałą formę. A później właśnie zaprosimy wszystkich mieszkańców ziemi łukowskiej, miasta, naszej okolicy do uczestnictwa w tymże spotkaniu. Będzie 5 stacji tej manifestacji wiary. Rozpocznie się to spotkanie przy parafii Przemienia Pańskiego w Łukowie. Później zatrzymamy się przy pomniku świętego Jana Pawła II, inicjatora i organizatora Światowych Dni Młodzieży. Kolejne będzie na stadionie Orląt w Łukowie i kolejna stacja na parkingu przy ulicy Partyzantów koło szpitala i ostatnia zakończy się spotkanie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. To dzień piątkowy, w sobotę natomiast to dzień integracyjny. Po spotkaniach w parafiach, po katechezach zaprosimy młodzież na obiekt pływalni Delfin. I tam będą rekreacyjne, takie integracyjne różne zabawy, interakcje i tak dalej. To dzień sobotni i w sobotę po tym spotkaniu na Osirze będzie kolejny wyjazd na spotkanie ogólnodiecezjalne do Kodnia. Tam będą specjalne też wynajęte autokary, będą robione też zapisy w najbliższą niedzielę również na ten wyjazd do Matki Bożej Jedności, sanktuarium, pierwsze sanktuarium, które zostało ukoronowane koronami papieskimi w Polsce. Więc chcemy pokazać tą naszą perełkę naszej diecezji. I niedziela to dzień z rodziną. Zaprosimy naszych gości na mszę świętą w naszych parafiach, a później rodziny, które będą gościć pielgrzymów, zabiorą ich do swoich domów na uroczysty rodzinny obiad. Potem będzie troszkę czasu wolnego. I wieczorem spotykamy się wszyscy w naszym rejonowym sanktuarium, jedynym jakie mamy na naszym rejonie łukowskim, a mianowicie sanktuarium w Woli Głowskiej. Tam będzie spotkanie całego naszego rejonu wraz z gośćmi, z rodzinami, które goszczą pielgrzymów. Zaprosimy wszystkich mieszkańców naszych parafii, aby tam wspólnie podziękować Panu Bogu za ten czas Światowych Dni Młodzieży, za to, że mogliśmy się spotkać i tak dalej. Tam też będzie koncert zespołu ewangelizacyjnego. Nie powiedziałem jeszcze o jednym wydarzeniu, jednym spotkaniu bardzo ważnym, na które szczególnie Państwa pragnę już teraz zaprosić, a mianowicie spotkanie w czwartek 21 lipca w Woli Okrzejskiej, w miejscu narodzin Henryka Sienkiewicza. Tam będzie spotkanie z przedstawicielami władz, samorządów. Zapraszam bardzo serdecznie Państwa na to spotkanie. Tam pokażemy też tą naszą perełkę, która nas charakteryzuje na całym świecie. Będą mieli nasi goście możliwość zwiedzenia muzeum, zobaczenia tego pięknego miejsca. Tam też wystąpią różne zespoły, tam też nasi goście się zaprezentują i tak dalej. To tak w wielkim skrócie, a propos tego, co przed nami, bardzo serdecznie Państwa pragnę zaprosić do udziału w tych wszystkich wydarzeniach, bo przecież Światowe Dni Młodzieży to wydarzenia dla wszystkich młodych duchem, a ja innych tutaj nie widzę. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać za możliwość zabrania głosu. Jeśli byłyby jakieś pytania a propos Światowych Dni Młodzieży, jeśli tylko będę potrafił na nie odpowiedzieć, to chętnie to uczynię. Nie widzę pytań. Dziękuję serdecznie księże Pawle za przybliżenie programu Światowych Dni Młodzieży. No i życzę wiele siły i wytrwałości w realizacji tego wielkiego dzieła. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 16. zwyczajną sesję Rady Powiatu Łukowskiego. Dziękuję Państwu za przybycie.